Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam Was na odcinek z Dirt Rally 2.0. W tym odcinku opowiem Wam o moich wrażeniach. Pogramy sobie chwilę w różne tryby. Sprawdzimy, jak ta gra wygląda, jak działa. I będę grał używając kontrolera od Xboxa One. Zapraszam Was do oglądania. Dirt Rally to była taka gra, jak dla mnie, była takim naprawdę świetnym symulatorem. Tutaj mamy Dirt Rally 2.0. Więc tak wygląda, jakby to była kontynuacja poprzedniej części. Jak się będziemy nazywać, no? Może Asuka i weźmiemy tak. Wszystko można, patrzcie, jak to fajnie. Tak powinno to wyglądać w Forzie Horizon, żeby każdy wiedział, o co chodzi, to od razu powinno być pokazane, co się dzieje z tymi kołami, nie? Bo tam jest dużo też ustawień, a też nie do końca wiemy, jak to działa. Dobra. Ja i tak nie wiem, jak to wszystko tutaj działa, jak się jeździ tymi samochodami, więc wszystko jedno. Ale lubię się pobawić tymi ustawieniami. Wow! 5, 4, 3, 2, 1, go. 34, left opens 50. Keep right of a jump, baby. O kurde. Ja ustawiłem sobie manualną skrzynię biegów, a nie spojrzałem, czym się zmienia biegi w ogóle. No i jedziemy. Skupienie 100%. Into 4 right. Into unseen open hairpin left. Opens. Into open hairpin right. Opens. Jezu. Into 3 right of a crest. Into 4 left. Into 1 right tight piece. Strasznie jest. Unseen to right. Into 3 left, don't cut. Into unseen, 2 right, small cut. Into 2 left, long tightens. Into 2 right, long. Opens, tightens, hairpin right, tightens. Into 1 left, tightens. Oh! Opens long. Into turn, 1 right, don't cut. Into 2 left long, tightens, opens. I ustawiłem bokiem. Kurde, ciężko. Co to za gra jest? Nie umiesz, kiedy nie umiesz przejść tutorialu. To nie jest, to jest jakaś trasa dowolna. To jest dirt. Nieźle idzie ta fura. Ej, ale ciężko jest, chociaż po tym... Po takiej krótkiej wprawie naprawdę można nawet na padzie całkiem ciekawie grać. A to jest mój pierwszy wyścig w tej grze. Dopiero co ich zainstalowałem. Ajajajajajaj. Nie udało się go tak troszeczkę przeciągnąć tym ślizgiem. O! Coś dziwnego się dzieje chyba z autem. Zaczyna coś syczeć dziwnie. Chyba chłodnica się zrypała. Dzięki za donatik, ale ja nie jestem supportem Microsoftu, żeby wszystkie problemy rozwiązywać, no jakiś kod błędu. Ja nie mam pojęcia o takich rzeczach. Musisz napisać do supportu Microsoftu, żebyś to rozwiązał. Okej, będziemy mieli jakąś nawrotkę. Into 4 right long of a crest.
two left long, Titans of a crest, of a finish, 30 of a jumps, caution, four left, to stop, well done. Ty, no kurde, nieźle to wygląda. Pokaż kamerę na zewnątrz. Kamera na zewnątrz jest spoko, bo widać samochód i te tereny dookoła, ale ciężko się na niej jeździ, ciężko opanować samochód. I powiem wam, że no, ta grafika nie wygląda imponująco, prawda? No, gdzieś tutaj widzimy te tekstury, są takie rozmazane. Czegoś tu brakuje moim zdaniem, no i płynność też nie jest za dobra w tej grze. Okej, okay, to sobie sprawdziliśmy to. Teraz tak, możemy utworzyć sobie swoją ekipę chyba tutaj. A nie, to już mam stworzoną chyba, tak? I tu mamy tryb kariery. Zaraz fury nie będzie. No, to była taka jazda testowa, więc wiesz. Tutaj mamy tak, career rally, rally cross. Dirt challenge. Aha, weekly challenge. Aha, rozumiem, to są takie eventy stworzone, żebyśmy się po prostu nie nudzili w grze, nie? Ale tutaj mamy też karierę, możemy sobie różne tryby tej kariery rozgrywać. No dobrze, zaczniemy sobie ten najprostszy tryb i zaczniemy od Lancia Fulvia HF. I tutaj będziemy się takimi już chyba słabszymi autami ścigać. Ciekawe, rzeczywiście. Ciekawe, czy rzeczywiście samochód będzie jakiś taki lżejszy w odczuciu, nie wiem. Ale super to wygląda, kurde. Aha, dobra. To już totalnie inne auto jest. Więc trzeba się do niego przyzwyczaić. Początek kariery. Wow. Kurde. Nie mogłem złapać tutaj przyczepności. Rzucę krajdowiec. Opens 200. Ej, no za ciemno jest w tym lesie, kurde. Spoko gra. Zmieszczę się tu. Wow. Gdzie to będzie tu? Kończy, coś ci słabo. Ale czekaj, to miałem na zielono tą strefę. Co? No nieźle. Co? Co się wydarzyło? Jak to? Jedziemy chyba 20 na godzinę. Jezu, kurde, daj spokój, jak ciężko. Ja za szybko jadę chyba, czy coś, nie wiem. Bardzo mi przykro, że was zawiodłem. Jestem na 30 miejscu. I to jest chyba ostatnie, niestety. Dawaj nitro i ósmy bieg. Lecimy, spróbuję. Spróbuję tutaj dać się wszystko. Kamera z góry jak w GTA. Kubicą to on nie zostanie, oj nie. Dobra. To będzie tyle trudniej, że nie będę miał pilota. O! A gdzie jakieś odliczanie, boy? A gdzie jakaś mapka? Gdzie mam skręcać? Co jest? O
O, 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 o! Ja się może trochę rozglądać po kabinie. Najgorzej to nie ten, nie wpaść w poślizg, nie? Znaczy najlepiej, jeśli się nie wpadnie, ale ciężko to jest zrobić, jak się chce jechać naprawdę bardzo szybko. Ale samochód jest bardzo zwrotny, akurat ten, który mam. O, o, o! A propos, zwrotnością. Standardowo, jak ja co pochwalę auto, to już jest lipa, zawsze w ścianę walę. W każdej grze. Ale ta traska jest wyjątkowo łatwa, więc... No nie! Czemu aż trzy... Patrzcie, trzy razy kwalifikacje musimy przejechać. Właśnie... Tego nie lubię w tego typu grach rajdowych, że musimy 300 razy przejechać kwalifikacje, 300 razy musimy sprawdzić, co tam z samochodem. Wiecie, ma to swoje dobre strony i tak dalej, nie? Ale my byśmy się chcieli już ścigać. A zanim do tego dojdzie, to... I tu mamy jakieś challenge. Challenge przez... Które wyznaczają nam twórcy, prawda? Które możemy sobie przejść w określonym czasie. Nie wiem, na czym to polega. To po prostu... Możemy to sprawdzić w sumie. Aha, muszę kupić jakiś samochód, żeby to przetestować. There is a small jump over the start line, but it's fast. Try not to hit it at an angle, as this makes for a quick jump. O kurde. Jak to brzmi? Get ready for the lights. Careful of wheel spin. Go, go, go. O kurde. Ale ruszył. Jak tu jechać? Tutaj? Ale to pędzi, kurde. Jezu! Ja pierdolę. Aj, aj, aj. Joki szybki. Aj, aj, co się dzieje? Kurde, jakbym grał w multiplayer Forze, kurde. Tak samo mi spychają. Jak ten samochód opanować? Jezu, joki wariat. 1000 koni. O, ten odrzutowiec jest niezły, podoba mi się. A wiecie, co by się jeszcze przydało w tej grze? Wow! Wow! Co nim tak rzuca? Wiecie, co by się jeszcze przydało w tej grze? Że jak jest kask kierowcy, że jak mamy tą kamerę z kokpitu, żeby rzeczywiście ta głowa gdzieś tam się ruszała, nie? Żeby to była taka kamera przypięta do kasku, nie? Że tam widać, jak cię na bok rzuca i tak dalej. Mi się wydaje, że w poprzednim dercie Rally tak było, bo tutaj tego nie czuć, nie? Moim zdaniem trochę słabo. Co o tym myślicie? Prawie jak Supra. 600 kuni. Nie no, ale to cisnęło ładnie. Podobało mi się, naprawdę. Ty jak z tego wyjść? W ogóle jakieś achievementy zdobywam, zobaczcie tutaj. Coś tam zdobyłem. Aha, bo to pojedynczy był. Spoko. Już po wyścigu. I to jest gra typowo symulacyjna, to rozumiem. No, i to jest fajne, tak? Bo tylko mogłoby być więcej takich detali, tak? Mogłaby to być rzeczywiście kamera przypięta do kasku, że jak mamy jakieś przeciążenia, to czuć, że ten kierowca gdzieś tam się przychyla na lewo czy na prawo, tak? A z drugiej strony lepiej chyba wyczuć samochód, kiedy jest ta kamera sztywno. Ciężko mi powiedzieć. Gra jest ciekawa,
Chociaż myślę, że czegoś jej tam jeszcze brakuje.